Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz. Chciałem powiedzieć parę słów na temat trybu edycji, a konkretnie nowego narzędzia, które pojawiło się w blenderach tych nowszych z serii 2.65, 2.66, a które nazywa się Bevel. Wiemy, że Bevel to jest standardowy modyfikator, który dostępny jest w menu modyfikatorów. Jego zwykłym działaniem jest coś takiego jak ścinanie krawędzi. Jeżeli dodam taki modyfikator, Bevel, o tutaj, to widać, że kostka od razu została ścięte krawędzie. Można mieć także modyfikacje w ilości segmentów i różnych takich rzeczy, ale ten bevel to jest modyfikator. Bevel to jest narzędzie, które dodane zostało w wersji Blendera 2.66. Wcześniej istniało już w poprzednich wersjach, ale było trochę ograniczone. Natomiast teraz działa z prawdziwym, można to powiedzieć, wypasem. Jeżeli dodam zwykłą kostkę, to w trybie edycji mogę taką kostkę przeedytować i ściąć wszystkie krawędzie. Działa to w ten sposób, że jeżeli zaznaczę jakąś krawędź i wcisnę klawisz Ctrl B, to w tym momencie ta krawędź zostaje ścięta. Jednocześnie ruszając myszą po tym Ctrl B, mogę regulować szerokość tego ścięcia i mogę ściąć to tak, że aż w ogóle przegnę sprawę i będzie coś zupełnie bez sensu. Jeżeli jednak zrobię to ostrożnie, to mam ładnie ściętą krawędź i to jest właśnie działanie takiej operacji jak bevel. Dodatkowo tutaj mogę jeszcze pokręcić kółkiem myszy i wprowadzić trochę więcej rozcięć, co było poprzednio dość kłopotliwe i trudne do zrobienia. Tego typu akcja to jest właśnie działanie modyfikatora bevel. Jeżeli chciałbym ściąć takim bevelem następną krawędź, no to musiałbym ją wcześniej zaznaczyć, więc może zrobić tak, że zaznaczyłem tylko tutaj ten łuk. No i teraz, jeżeli już mam go zaznaczonego, znowuż wciskam Ctrl B i mam elegancki bevel. Na początku przesuwając mysz określam, jak bardzo ta krawędź ma być ścięta. No i jest. Ok? Kręcąc kółkiem myszy mogę dodatkowo jeszcze wprowadzić inne elementy rozcięć tutaj, a więc mogę na przykład zrobić coś takiego. How cool is that? Można powiedzieć, cytując niektórych twórców tutoriali angielskojęzycznych, czyli jakie to jest super. Dobra, więc teraz tak, co z tym bevelem można zrobić jeszcze? Otóż bevel domyślnie jest dostępny w menu i to menu jest dostępne przez wciśnięcie klawisza W. Jest to menu operacji specjalnych i bevel to jest operacja, która jest tutaj. To jest po prostu Ctrl B, jest podany skrócik. Jeżeli chciałbym zrobić bevel na pojedynczym wierzchołku, no to taki bevel oczywiście również mogę zrobić, z tym, że wtedy trzeba wcisnąć Ctrl Shift B. Jeżeli to zrobię, to w tym momencie ten wierzchołek również mogę ścinać i również mogę ścinać go z pewną ilością kręceń kółkiem, dodając nowe, powiedzmy sobie, płaszczyzny. Tak to wygląda. Ok, więc dostałem teraz taki bardzo dziwny kształt, który mógłby się nadawać na przykład na jakieś klocki dla dzieci albo coś takiego. Pojedynczy wierzchołek, jeżeli chciałbym ściąć, to znowu biorę menu dostępne przez W i nie widzę tam tego polecenia, ale jeżeli wcisnę Ctrl V, to w tym momencie pojawia się polecenie bevel. Ctrl V włączam menu dostępne dla wierzchołków i w menu dla wierzchołków to polecenie już jest. Jeżeli takie polecenie wydam, to w tym momencie jestem w tak zwanym trybie jakby modyfikacji. I teraz przesuwając mysz, być może nawet poza ekran gdzieś, więc trzeba mieć włączone Continuous Grab, mogę spowodować, że te wierzchołki odpowiednio się rozstąpią. Jeżeli jednak nie chcę tego robić, to mogę kliknąć gdziekolwiek, na przykład teraz i pozornie tego bevela tutaj nie ma. Jeżeli jednak wcisnę klawisz T, to mam ostatnią operację dostępną do zmiany i tutaj jest coś takiego jak offset. Offset to jest właśnie sposób rozcięcia tych krawędzi, jak daleko ma sięgać moje rozcinanie. Ten offset można regulować w zakresie od 0 do 1 i on po prostu dochodząc do pewnych granic zatrzyma się, nie będzie przenikał za bardzo innych wierzchołków. Więc super sprawa. Dodatkowo mogę jeszcze określić, ile segmentów ma powstać podczas rozcinania. No i standardowo jeden segment to jest tylko jedna płaszczyzna dodana do takiego miejsca. Jeżeli zaznaczę teraz dwa wierzchołki, wcisnę Ctrl V i wybiorę polecenie bevel, to te dwa wierzchołki również będę mógł za chwilkę mieć rozcięte. Ok? Tak to działa. Warto sobie poćwiczyć z tym poleceniem, ponieważ ono pozwala na bardzo ładną, efektywną i co ważne, taką bardzo spójną, ładną edycję skomplikowanych bardzo kształtów. Super sprawa. No więc polecam wszystkim. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.